To stąpił oznacza przede wszystkim stąpił do domu, stąpił do życia rodzinnego. Właśnie do takiego życia, które mu wypełni następne 20 lat. Pamiętam, jak przy okazji tego roku naszego synodu o rodzinie mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest taka pokusa w ten sposób myśleć o rodzinie, że właśnie wejście w życie rodziny to jest przyjęcie jakiegoś ograniczenia. Że są dzisiaj modele życia rodzinnego, które pokazują rodzinę jako źródło opresji. Że człowiek się musi podporządkować, właśnie być poddanym. A więc się czuje jakoś ograniczony w swoich prawach, w swoich marzeniach, w swoich pomysłach. I to, ta opresja jest jeszcze, mówiliśmy o tym, pamiętacie, podwójna, bo jeszcze na ten model rodziny nakładają się oczekiwania jakby zewnętrzne wobec tej rodziny. Ma swoje oczekiwania wobec rodziny państwo, ma swoje oczekiwania wobec rodziny Kościół. No i tu jest ten jeden człowiek, który na samą myśl, że ma wejść w życie rodzinne, czuje się od razu przygnieciony, nie? Stąpił. Jednocześnie czujemy, że w przypadku Jezusa to nie jest żadne, tam nie ma żadnej rezygnacji, tam nie ma ani nutki jakiegoś poczucia nieszczęścia i jakiegoś, nie wiem, kataklizmu, który go spotyka, dlatego że wraca do Nazaretu i że wraca pod posłuszeństwo matki i ojca. Nie, to jest jego wybór. To jest jego wybór.